Ten odcinek jest mocny. Przytul się jeszcze do Mickiewicza. O, to jest genialny pomysł. Do tego pomnika? Ekstra, dajesz. Pokaż język, no pokazuj. O Jezu, to jest świetne, genialne. A już, dobra. Drodzy reżyserzy, jakim cudem wy sobie w twarz patrzycie w lustrze? To będzie ciężkie do komentowania? Uczennice liceum Kasia i Bożena po skończonych lekcjach przyszły na działki, gdzie umówiły się z bezdomnym mężczyzną. Tym razem chcą go sfotografować przebranego w damskie ubrania. No, zasiadaj. Dość ty głupo, dawaj kasę. Dawaj kasę. Bierzcie plecaki, kochani, ponieważ idziemy do szkoły w tej waszej ulubionej serii Czumka i Loczki. Naruciak ogląda i cierpi. Ty oglądasz i śmiejesz się. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Deal mamy jeden i mam nadzieję, że wszyscy znamy naszą umowę między sobą. 30 tysięcy w górę to kolejny odcinek, a poza tym ten kanał bardzo przyjemnie się subskrybuje. Więc czemu nie? Zrób to. Co na to? Im więcej mam słów, tym nie chce mi się zamknąć ten kanał. Szkoła! Dochodzę do wniosku po kilku odcinkach szkoły, że to starsze intro, to pierwsze tak naprawdę, które teraz oglądamy, to jest zdecydowanie lepsze. Zasługą jest przede wszystkim muzyka. Ona tak naprawdę nas nastraja na to, jaka patologia będzie się działa w tym odcinku. Bo to nowe intro to jest takie la 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 la, super muzyczka, jest wesoło. Nie ma nic śmiesznego w tym par dokumencie. Patola to jest. Kasia Książek i Bożena Kulik z pierwszej klasy liceum od jakiegoś czasu prowadzą bardzo popularny blog. O, weźcie se tymi swoimi blogami dupę podetrzyjcie w końcu! Jest jak to oczekuje! Jest jak to oczekuje! Dziewczyny umieszczają na nim zdjęcia z bezdomnymi. Dzisiaj wpadły na pomysł, że przed lekcjami przyprowadzą jednego z nich do szkoły i sfotografują. Mają nadzieję, że zdjęcia zrobią furorę wśród uczniów. Pora umierać. Pora umierać. To jest naprawdę prawdziwy upadek społeczeństwa, co teraz oglądamy. Wykorzystywanie osoby, która dosłownie upadła na ziemię życiowo. I właśnie widzimy, jak sprzedaje resztki tego, co mu pozostało, czyli godność. To naprawdę psuje humor, ale mamy dwie dziewczyny, które są totalnie głupimi babami i możemy się przynajmniej na nich skupić. Nie no, super. Przytul się jeszcze do Mickiewicza. O, to jest genialny niego? Pomysł. Do tego pomnika? Ekstra, dajesz. Pokaż język, no pokazuj. Pokaż język. O Jezu, to jest świetne, genialne. A już, dobra, dość. To jest super, nie? Dawaj Kasię, dawaj Kasię. Czekaj, ty chcesz Kasię czy kasę? To jest zasadnicza różnica, nie że... Będziesz żyć na naszym blogu. Dość tych zdjęć. Jezu, no patrz na to zdjęcie. Tylko jedno no, to jest Jezu, ale teraz kasę. Będziemy popularne. Tak, popularne. W kryminale lub na kanale Gargamela. Proszę, tutaj jedna dyszka, a to tutaj za mało, druga. Co ty? Jak to za mało? Miało być po piąte od każdej. Na tyle zdjęć język wystawiałem takie głupoty? No dobra, miało być po piąte od każdej, jest 20 zł. Mało, no, chyba, co że to wiesz. Jest dzisiaj? Przeżywam rollercoaster emocji. Chyba, że zrobisz coś jeszcze. A ty co? Przebierzesz się damskie ciuchy? Co ty wymyślasz za głupoty? Co ty? Ej, Kaśka. Ale to już musi być ekstra płaczony. Kaśka, smoczyca. Niech pan ucieka stąd. Znajdziemy pana. Wiadomo, że smoczyca do roboty, a osioł z dziećmi został, nie? A co to był za mężczyzna? Zaczepiał was? Nie, no, pytał się tylko, czy mamy ogień. No mam nadzieję, że nie palicie papierosów. Nie, no, co pani profesor, no, no bez przesady. Papierosy? Nie, nigdy, tylko blanty, słuchaj. Magiczne papieroski. Kozacka jest ta fota. Ogólnie, no to ten blog to jest strasznie spoko sprawa. Dzięki niemu jesteśmy mega popularne w szkole. No bo w sumie nikt czegoś takiego jeszcze nie wymyślił. Konceptu bloga o upodlających się bezdomnych? Czemu nigdy to nie wpadł wcześniej, że to jest genialny pomysł na bloga? A bezdomni wszystko zrobią dla pieniędzy. To menele i nie się cieszą, że dajemy im zarobić na wódę. Mordo, wóda dla bezdomnych to jest jak telefon dla ciebie, żeby przeżyć i oderwać się od rzeczywistości, która cię momentalnie przytłacza. Weź się tak! Mało brakowała smoczyca, by nas przyłapała. No ale za to mamy ekstra zdjęcie. Jak je wsadzimy na bloga, to normalnie pół szkoły padnie z wrażenia. Już nie mogę się doczekać, aż je wszyscy zobaczą. Czy nawet jak zobaczy,
połowa szkoły twojego bloga, to oznacza, że jest on popularny? Zadowolone z siebie nastolatki chwalą się znajomym z klasy nowymi zdjęciami z bezdomnym. Dziewczyny nie mogą nacieszyć się swoją popularnością. Nie widzą w głupiej zabawie nic złego. Jak nauczyciele się dowiedzą, będzie niezła chryja. Jaka chryja? Za co ta chryja? Przesadzasz. Przesadzasz! To jest zakazane słowo, słuchajcie, nie wolno tak mówić. Całe szczęście Ewa jest w łazience pod prysznicem, głośno tam jest, bo gdyby usłyszała, jak dodatuje do niej słowa przesadzasz, to by mnie tak, o, z mojego własnego łydka. Popacy, jeżeli chcecie mieć jakikolwiek profit od kobiety kiedykolwiek, to musicie całkowicie ze swojego słownika wymazać słowo przesadzasz. Przesadzasz. I oczywiście wszystkie kobiety najserdeczniej przepraszam za to, że użyłem tego słowa jako przykład anegdotyczny, już nie będę przesadzał. Przecież od razu zobaczą, że to jest w naszej szkole zrobione. Zacznie się mega afera, będą szukać, kto to zrobił. Na waszym miejscu bym to skasowała. No ale przecież nauczyciele nie wiedzą o tym blogu, no. Przestań panikować. W każdej chwili mogą się dowiedzieć. No, chyba, jeżeli tylko taka skarży pyta, jak ty im powie, nie? Skarży pyta! Odczep się ode mnie, przecież wszyscy wiedzą, że to wasz blog. No i wszystkim się on podoba, no więc właśnie. Nikt się nie wygada. Róbcie co chcecie, ja wam tylko mówię. Ty jesteś idiotka. Jakaś taki. Daj spokój. Piątka źle. Wiadomo. Ha. Tutaj doszło tak szybko do rozłamu klasowego, że to jest szok. Dziewczyny, ale jak wyprowadziłyście tego bezdomnego do szkoły? Nikt was nie zauważył? No wiesz, nie było łatwo, nie? No, boś tam była na dole. No, ale poszła na chwilę do szatni, no i weszłyśmy. No, to nieźle. Jakoś się udało, no. Coraz bardziej mi się podoba ta zabawa. Po południu przybierzemy bezdomnego w damski ciuchy i umalujemy. O kur... One się dopiero to rozkręcają jeszcze przed nami wszystko. Ja myślałem, że dookoła tej jednej akcji z bezdomnym zrobicie cały odcinek, ale nie, jednak nie, to jest stara szkoła, tutaj nic nie rdzewieje, kurwa. Bezdomny obok patron naszej szkoły. Czad, zrobię sobie nadruk na koszulkę z tym zdjęciem. Mega oddaje mój stosunek do nauki, czyli luz generalnie i dystans. Mega. Wreszcie będę miał ciuch, który oddaje moją osobowość. Tymek, ty nawet nie jesteś człowiekiem, nie? Jakby przyrzekam, ty nie jesteś człowiekiem. Licealiści z drugiej D, Ewelina Kruszewska i Radek Florek od jakiegoś czasu są parą. Ewelina do niedawna była dziewczyną Szczepana z tej samej klasy. Jednak rozstała się z nim dla Radka. O, nie, nie. Najgorzej tak. Komo, o Jezu. Związki klasowe to jest w ogóle największy koszmar, jaki sobie można wyobrazić. Muszę wam przyznać, że ja byłem dosyć mądrym chłopcem i już odkryłem to w wieku 12 lat, kiedy w podstawówce wszedłem w związek z koleżanką z klasy. Znaczy związek, chodziliśmy za rękę na przerwie. Nasz związek nie przeżył próby dania sobie buzi, więc no niestety rozstaliśmy się, ale potem musiałem na tą dziewczynę patrzeć w klasie. To zrobiło na mnie takie piętno, że potem patrzyłem na wszystkie koleżanki w gimnazjum jak na moją siostrę. Dopiero już w dorosłym życiu dowiedziałem się, że kilka koleżanek to nawet były tam zainteresowane, aczkolwiek do mnie jak do ściany. Ja je totalnie odbijałem, w ogóle nie czytałem żadnych sygnałów. One były pewne, że ja jestem gejem, bo mam po prostu zerowe zainteresowanie dziewczynami w klasie, szczególnie, że dziewczyn miałem więcej niż chłopaków. Ale no to były moje siostry zakonnice, tak? Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, trzeba się uczyć na błędach. Szczepan jest wściekły i nie może darować koledze, że odbił mu dziewczynę. Szczepan, co ty tu robisz? To jest szatnia. Każdy tu może być. Powinieneś być na matnie. Wy też. My się dzisiaj zrywamy z lekcji. Śledzisz mnie, czy co? Nie jestem już twoją dziewczyną. Wiem. Czekaj, zarzucasz mu śledzenie, ale wcześniej powiedziałaś mu, co zamierzacie robić? Ha? Big brain moment. Jakoś ci wszystko szybko przeszło. Wiesz co, dzięki za psychoterapię. Radek, idziesz? Idź, zaraz przejdę. Odwal się od nas, okej? Okay? To ty się odwal od Eweliny. Ewelina jest teraz ze mną, więc weź wyluzuj. Porąbało cię, nie dociera do ciebie, że Ewelina nie chce już z tobą być, tylko ze mną? To się jeszcze okaże. To ciekawe. To jest ciekawe. Ale ludzie głupio wyglądają, nie? Jak się wyżywają na przedmiocie martwym. Chociaż nic bardziej nie wk***a jak przedmiot martwy. Walniesz się tym małym palcem, masz ochotę tą szafkę po prostu przez okno wypier... No kur... To robisz, szafko RDV 2 metry! Kurwa! Kurza mnie to, że oni są razem. Nienawidzę Radka. Był moim kumplem, ale odbił mi dziewczynę, no a tak się nie robi.
Gdyby nie on, Ewelina by mnie nie rzuciła. Nie, pewnie by cię rzuciła tydzień później, stary. Ale to jest przykre, no. Nie wolno odbijać sobie dziewczyn. Do dziewczyn moich kumpli też podchodzę jak do siostry. W ogóle fujka, bla! Żeby cokolwiek. Hej, co jest? Szczepan czuje się upokorzony przez Radka. Chce się zemścić za poderwanie jego dziewczyny. Florek mnie wkurza. Prowadza się z moją Eweliną. Teraz widziałem, jak się kleili. Nie no, stary, wiesz, że ja ci współczuję, nie? No, ale Ewelina już nie jest twoją dziewczyną. Ale była, rozumiesz? Dopóki on mnie jej nie odbił. Jak będzie podróżował w czasie ziomek, no to jeszcze znowu będą. No co jest? Musimy zorganizować prochy. Prochy? Jakie prochy? No, na p***ki. Musisz mi w tym pomóc. Ale stary, ja nie znam żadnego dealera, to jak mam ci w tym pomóc? Z kupnem sam sobie poradzę. To w takim razie co ja mam robić? Musisz stać na czatach, jak będę mu je dosypywał do jedzenia albo do picia. Ciszej. Takie podtruwanie to takie... nie... cieniutkie, nie? Trzeba być męskim w momencie, w którym dokonujesz morderstwa, a nie wchodzisz w berserker, odbierzesz siekierę i walisz w głęb, nie? Uczennice liceum, Kasia i Bożena, po skończonych lekcjach przyszły na działki, gdzie umówiły się z bezdomnym mężczyzną. Tym razem chcą go sfotografować przebranego w damskie ubrania. Ej, on ma ewidentnie dom przecież! Przecież widzę, że ma dom! Najpierw zdjęcie, a później dopiero pieniądze. No, zapadaj! Dość ty, głupo, dawaj kasę! Ja dawaj kasę! Zostaw ją! Zostaw! Nie chodź! Kaśka, spadamy stąd! Jezus, co mu w ogóle odwaliło? Jezus. O, dobrze, że udało nam się uciec, o mój Boże! Ej! Kurde, zostawiłam tam plecak! Nie gadaj! No! Ja się tam nie wracam. Nie no, proszę cię, stara, wróć ze mną. Nie ma mowy. No. Powodzenia, have a good life. Have a good life. Do widzenia. Do widzenia. Sayonara. Sayonara. Jezu, ten typ grzebie mi w plecaku. Lutuję, no a co ma innego robić? Ty! Oddawaj mi mój plecak! Jaki twój plecak? To jest mój plecak! Bo to była policja! Gówniaro! Zabijaj cię, gówniaro! Zostaw! O mój Boże! Co ja zrobiłam? Teraz możesz lutować bezdomne, ale tam mało lutuje za ogólnie, nie? On nie może tam tak leżeć! Oszalałaś? Po policję chcesz dzwonić? Chcesz iść do więzienia? Ja? Stara! Zrobiłam to dlatego, żeby cię bronić, a ty jak mi zginęła? A ty teraz chcesz, żebym ja w ogóle za to wszystko nie odpowiadała? No nie, Kaśka, no! Jezu, zapomnijmy o tym, udawajmy, że nic się nie stało. Alahamora, nic się nie stało, alahamora! Że wszystko jest pośrodku... No ale wiesz, że ja nie dam rady, no nie potrafię udawać, że ci się od razu poznałam, że to się nie tak, no. Proszę cię, przestań panikować, chodźmy stąd. Tu jest za dużo piszenia na sekundę, nie? Ja czuję tylko i wyłącznie pis w moich uszach. Boże, ta rozpacz gimnazjalistek mnie przytłacza! Ona go zabiła! Leciała mu krew z głowy! Co myśmy narobiły? A ty zbejtowałaś bezdomnego, to jest też twoja wina, Bożenka! No więc nasz ziomeczek ogarnia sobie rutynowską odbin, żeby sypać koledze, żeby ten miał za dużo witaminy C w sobie. Teraz z niecierpliwością obserwuje Radka i czeka na moment, kiedy chłopak zacznie dziwnie zachowywać się pod wpływem. Że nie mogłeś wczoraj wpaść, bo było naprawdę świetnie. I po co tyle gadasz? Ale Radek, no co ty? Dość twojego gadania, jak leziesz, baranie? Dobry, ziomek. Nie jestem twoim ziomkiem, gnoju. O co ci chodzi, co się stało? No co ty wyprawiasz? Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało. Tymczasem Kasia i Bożena z licealnej pierwszej D nadal są przekonane, że zabiły bezdomnego. Postanowiły przyjść na drugi dzień do szkoły i udawać, że nic się nie stało. Dziewczyny nie wiedzą, że ich koledzy zrobili sobie na koszulkach nadruki ze zdjęć z bezdomnym i wszystko może się wydać. Powinny ci pomóc. Cześć dziewczyny. Hej. Kaśka, zobacz, co oni mają na koszulkach. Fajne mamy koszulki, nie? Nieźle oddają nasz stosunek do tej budy, a poza tym to niezła promocja waszego bloga, co? Nie! Nie! Oj, jakie zło! Ojojojoj! Weź się ściągajcie, Jezu! Ej, spokojnie, man. Nie od razu, przecież możemy się umówić po lekcjach, nie? Zamknijmy. A co się tutaj musicie dzieje? Musicie to zdjąć! Nic. Dzień dobry, pani profesor! Nic. Zaraz, chwileczkę, co wy macie na koszulkach? Skąd je macie? To nie wiem. A to zdjęcie z patronem szkoły, co to za człowiek? Twój stary pijany! Ja nie wiem, co to za typ, to z internetu jakiś.
Proszę się przebrać. Nie będziecie paradować w tych koszulkach po szkole. Zresztą to mi nie wygląda na fotomontaż. Ale to naprawdę fotomontaż, to koleś jest mój kumpel. Jaki kumpel? Tymek, ty nie masz kolegów. No, nie jest ze szkoły. Jak się przebierzecie, to proszę mi przynieść jeden z tych t-shirtów do pokoju nauczycielskiego. Ale taki spocony, taki najbardziej śmierdzący t-shirt. On nie wierzy, przez to cholerne zdjęcie mogą nas skojarzyć z tym bezdomnym i zaczął nas o niego wypytywać. Cholera, nie mogę się zalogować. Kaśka, proszę cię, zrób coś. Ja już naprawdę mam tego dość. Jezu, nie da się, coś się zmieściło. Nie mam połączenia z internetem. Musimy się przyznać, no. Jezu, nie, musimy iść do sali informatycznej. I tam to wszystko zrobimy. Usuniemy tego bloga. Jezu, nikt się nie dowie. No skąd by mieli się dowiedzieć? Przecież już go nie będzie. Kurde, Kaśka, ja się boję. Jezu, no ale czego? No nie ma się czego bać tak naprawdę, no. One są wybitne. No usuniemy i wszystko będzie w porządku, nie? No ale musimy się przyznać, może nas wtedy nie zamkną, no. I tak nas zamkną, proszę cię. Nawet jeśli nas nie zamkną za to, że go zabiłyśmy, to za to, że mu nie pomogłyśmy, że nie zadzwoniłyśmy od razu ani na policję, ani na pogotowie. Kurde, Kaśka, ja chciałam zrobić tylko głupie zdjęcie, rozumiesz to? Jezu, ja chciałam kogoś zabijać! A myślałeś, że ja chciałam? One po prostu założyły to, ponieważ walnęły patykiem, nie? To jest takie głupie. Kaśka, no musimy się przyznać, musimy to powiedzieć w końcu. Nie, nic nie musimy. Jedyne co musimy, to musimy trzymać gębę na kutkę i trzymać się razem. Tyle. Jedyne co musicie, dziewczyny, to przestać grać w szkole. O, udało się zalogować. Myślisz, że to się uda? A jak Tymek się wygada z Moczycy, że to nasze zdjęcie? No proszę cię, i tak nie będzie miała dowodów. Jak usuniemy bloga, to wszystko będzie spoko. Co robicie? Nic. Nic takiego. Jakiego bloga pani profesor Kremer miała nie zobaczyć? Żadnego, ja nie wiem, o jaki blog, nie wiem, o co chodzi. Mówiłam, że to się wyda. Przyznajmy się, Kaśka. No, słucham. Bożena, o co chodzi? Zabiły się bezdomnego! O nic nie chodzi, naprawdę. Nie ciebie pytam, pytałem Bożenę. Hej. Dobra. Idziemy do pani profesor, tam się wszystko wyjaśni. To jest tak nierealny przypał, no w sensie, że to wyciekło w taki sposób, że jakiś nauczyciel z dupy podsłuchał część rozmowy i wnioskował, że trzeba zdobyć do nauczyciela, bo jest zajebistym detektywem. Tabletki? Podczas przerwy Szczepan Kita i jego kolega Eugeniusz z licealnej 2 D ponownie spotykają się z dealerem, od którego kupili rano. Teraz chłopak ma mocniejsze. Bierzesz towar czy nie? Biorę. Ile? Tyle co ci napisałem, tylko nie mieszaj tego z bo te tabletki naprawdę dają kopa. Spoko. Nie dla mnie, to dla kumpla. Oni muszą dobić kolegę już porządnie. Rutino skorbin z witaminą D pomieszali. Możecie mi wyjaśnić, o co chodzi? Przecież to jest zdjęcie z waszego bloga. To wy zrobiłyście to zdjęcie? Nie no, to jakieś zdjęcie z internetu jest, nie wiem w sumie. Kaśka, ty mi lepiej powiedz, o co chodzi z tymi zdjęciami. No ale pani profesor, no, pierwszy raz go widzę na oczy, no sama nie wiem. Nie kłam. Widziałem, jak miałyście otwartą tą stronę w sali informatycznej. No może przez przypadek jakoś kliknęłam, nie wiem. Ja muszę do higienistki. A co ci jest? Brzuch mnie strasznie boli. Ja może pójdę z nią. Dobrze, idź. Dobra dziewczyny, ja rozumiem okres. Ciężka sprawa. Nie zazdroszczę miesiączki, ja bym nie chciał mieć, ale ja pier... jakie to daje możliwości bezgraniczne. Bezkres możliwości! I to jest tak, że jeżeli ty nie pozwolisz kobiecie, która mówi, że jej boli brzuch, pójść do higienistki, do toalety, to jesteś złym człowiekiem. Zawsze, 100% przypadku. Zasrany immunitet posła Rzeczpospolitej Polski, dlatego, że masz miesiączkę. Niesamowite. Może boli, może masz ochotę kompletnie popełnić seppuku, jak masz okres, ale ile plusów? Ten jeden chociażby. Więcej nie widzę. I dalej też nie chcę rozmawiać na temat miesiączki. Chodźmy dalej. Thank you.
Smacznego. Co? Powiedziałem smacznego. Chyba mi nie przywalisz jak temu kolesiowi na korytarzu. Kita, odwal się ode mnie. Ja chcę kanapkę zjeść. To jest bardzo mały gryz. Ja jestem duży, więc może ja po prostu mam duże kęsy, ale no, jakby ja nie potrafię jeść tak. Ja jem normalnie speedrun za każdym razem. Ja robię rekord światowy w szybkim jedzeniu oraz sikaniu. To są czynności, na które szkoda mi czasu. Chryste Panie. Podczas rozmowy z nauczycielami Bożena Kulik źle się poczuła. Teraz jest w gabinecie higienistki, gdzie dostała leki na ból brzucha. Powoli dochodzi do siebie, choć nadal jest przestraszona i chciałaby powiedzieć w końcu prawdę. Matematyczka Teresa Kremer niepokoi się o uczennicę. Jak się czujesz? Już lepiej. Masz siłę porozmawiać ze mną? Przecież ona nie umiera, no! Ma pewnie gazy po prostu. Weź jej, daj espumisan. No więc generalnie nasza koleżanka się rozpruła na psy! A bardziej na smoki. Na smoczyce w sensie. Więc teraz ona już wszystko wie, więc już będzie przypał. To prawda? Musisz mi powiedzieć. No powiedz to, i tak już się wydało. No bo ty wszystko wygadałaś. Zabiłam tego człowieka, no. Inaczej on by zabił Bożenę. Co ja miałam zrobić? Spokojnie, po kolei. Co się tam stało? On chciał wziąć Kasię. Ty jesteś Kasia. No, oni się szarpali. Nie wiem, co on by jej zrobił. Wzięłam taką drewnianą deskę i uderzyłam go w głowę. Zadałaś obrażenie krytyczne, to jest prawda. Tymczasem w drugiej klasie liceum trwa lekcja wychowawcza z historykiem Zbigniewem Małkiem. Szczepan Kita z zadowoleniem obserwuje, jak jego koledzy Radkowi coraz trudniej zapanować nad swoim zachowaniem. Tabletka w połączeniu z nareszcie zaczyna działać. Operator ma taki w końcu zaczęło działać! No, tego się nie spodziewałem. Florek, co się dzieje? Szkołę! Spokój! Co ty wygadujesz? Szkoła jest do dupy, będę występował w cyrku. Chodź na to krzesło. Radek, co ty wyprawiasz? To jest dla mnie zawsze niezwykłe, jak sam przedstawię na One po prostu robią z siebie małpę, nie? Tak na pewno działają. Ta tablica to zielona małpa zejdź kanciasta. Zejdź z tego krzesła, bo zaraz pójdziesz do dyrektora. A ta kreda to biały proszek księżycowy. Wiara tym, którzy urodzili się w jego blasku. Co ty za głupstwa wygadujesz? No Radek! Ja mam jeżdżownicę na śniadanie. Chcesz robić źle? Radek! Wróć! Ej, co ty wyprawiasz? Radek odbił? On złe schody wybrał, tam nie ma wyjścia. Ale naprawdę się tak zachowuje. Wiesz, nie chcę nic mówić, ale serio uważam, że jest naćpany. Ale ja go znam lepiej, wiesz, i on nic nie bierze. Na pewno się musiało coś stać. Radek! Co? Plan nie wypalił i tak pobiega za nim. Zamknij się, zielonka, dobra? Plan wypalił i zadziałał jak trzeba. Ten ziomek jest żałosny. On jest taki żałosny. Cały on gra osobę żałosną. Co się dzieje z Radkiem? Początkowo myślałem, że się wygłupię, ale teraz nie wiem, co o tym sądzić. Zdaje się, że jest pod wpływem. Muszę to sprawdzić. Ej. Radek. Odurzony Radek nie mógł się uspokoić. W końcu koledzy z klasy znaleźli nieprzytomnego ucznia w męskiej toalecie. Hej, co tu się dzieje? Radek! Co wy mu zrobiliście, Radek? Wstałaś! Co wy, dzieciaki, pasożyty, mu zrobiliście? Od razu zakłada, że to dzieciaki. Bardzo dobrze. Pewnie to terrorowactwo. Radek. Mam jego plecak. Radek! Radek, słyszysz? Radek! 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 Kasiu, Radek! Radek, co zażyłeś? Radek, słyszysz mnie? To niemożliwe, wiedziałabym o tym, on nigdy nic nie brał. Ona by wiedziała, by brała z nim przecież. Jesteś pewna? Tak, on nigdy nic nie brał. Radek! Dobra, Radek. Nie wszyscy wyjdą! Radek. Trzeba zadzwonić po pogotowie. Radek! Kasiu, zostań z nim. Zróbcie tutaj miejsce powietrze, wyjdźcie! Nie kradnijcie powietrza, robaki! No i gdzie to dokładnie było? No tutaj, gdzieś na tej trawie, tutaj! Czego tu? Ty głupie, mamy! Do samochodu! Kaśka! Ta nauczycielka teraz go powinna była zabić, nie? On żyje! Całe szczęście, Jezu! I przypominam, ma dom! Typ ma nawet własną ziemię, on ma działkę! Mamy naszego chłopaka wzięli do hotelu, gdzie masz pełną obsługę jeszcze. No i przychodzi ten nasz ziomeczek. Ewelina. Co? Możemy pogadać? Co chcesz? Współczuję ci. To musi być przykre, że
twój chłopak okazał się nie być... kim? Czpunem. Jak ty, stary, nie potrafisz by swój własny plan, nie? To jest niesamowite, bo on to wymyślił tak, że rzeczywiście się go pozbyć na jakiś czas, ale nie ma w ogóle umiejętności, żeby to wykorzystać. Twoje interpersonalne umiejętności nie istnieją, więc no nie masz szans. Jezu, jak ja się w to zaangażowałem. Ja się wkręciłem totalnie w ten odcinek, bo nie jest taki... Nie jest nudny, o, tak to powiem. Bo dobry też nie jest. Teresa Kremer, wychowawczyni klasy licealnej pierwszej D, zastanawia się nad konsekwencjami, jakie powinny ponieść uczennice za to, że robiły bezdomnym upokarzające zdjęcia, przez co o mało nie doprowadziły do tragedii. Można? Tak, przecież już weszłaś, to trzeba się pytać, czy można? Dzień dobry. Ten człowiek na szczęście żyje. Chodzi, rusza się, ma tylko bandaż na głowie. To dobrze. Co wy narobiłyście? No nic, no przecież wszystko dobrze się skończyło. Tak myślisz? Wykorzystywałyście bezdomnych ludzi. Robiłyście im kompromitujące zdjęcia tylko po to, żeby wasz blog był popularny? Przez was ten człowiek ma rozbitą głowę. To on się na nas rzucił. To miało być żarty, a on zaczął być niebezpieczny. Przestał żartować. No, sam się o to prosił. My się tylko broniłyśmy. Tak? Według mnie to wy się o to prosiłyście. Po co tam poszłyście? No to miała być tylko zabawa. No, on zrzucił się na Bożenę i... No i co ja miałam zrobić? No, a potem Bożena zaczęła histeryzować, no i nie chciałeś mieć do więzienia. Będziesz się teraz kłócić, czyja to wina? Cisza. Zamknąć piz! Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że o mały włos nie doprowadziłyście do tragedii? Przed chwilą twierdziłyście, że zginął człowiek. Czy... Macie trochę po... Aby jakiekolwiek umiejętności percepcyjne, które by wam pomogły oszacować, czy ten człowiek żyje lub nie? Porozmawiam z waszymi rodzicami, zastanowię się, co z tym zrobić. A teraz... No, w każdym razie poniesiecie konsekwencje. Możecie iść. One poniosą konsekwencje. Tyle wiemy, jest okej. Okay. No i po sprawie. Ale ulga, że ten bezdomny żyje. No w sumie to się trochę martwiłam, że go zabiłyśmy. Zerowy development postaci, kur... Zeru! No w sumie to siemano! Sieman! No ale tak naprawdę to się nic nie stało, no nie wiem po co robić taką aferę. W głowie mi się to nie mieści. Nie dość, że zabawiły się kosztem tych ludzi, to jeszcze nie mają żadnych wyrzutów sumienia, pomimo tego, że przed godziną były pewne, że z ich powodu zginął człowiek. Jezu, jaki wasz wątek był beznadziejny pod każdym względem. No ty na skórę nie jest lepszy. Pan, weź zaczekaj. Musimy pogadać. No dobra, ale nie tutaj. Czego chcesz? Słuchaj, nie podoba mi się ta cała akcja z artykułami. Ale stary, jest już za późno. Odwal się ode mnie, dobra? Ej, no chyba jesteśmy kumplami, tak? Daj mi spokój! Słuchaj, musisz o tym powiedzieć nauczycielowi, rozumiesz? Najpierw zadosypałeś mu draków na WF-ie, a potem jeszcze wcisnąłeś się do kanapki. Oszalałeś? Mam sam siebie wkopać? Słuchaj, dobra, jeśli ty tego nie powiesz, to ja to zrobię, tak? Tylko spróbuj. Zostaw to psycholog! O Jezu, jak oni byli blisko, żeby pójść w ślinę. Chłopacy! Tam już wlatywał język. Co dosypałeś Radkowi? Gada! Nic mu nie dosypywałem. Nie kłam, słyszałam, co mówi Zielonka. A tato w ogóle ma info z 30 metrów. Słuchaj, nie widzisz, że to już koniec? Powiedz o wszystkim. Najpierw o tej amfetaminie, a potem o... Gadaj! O tej amfetaminie, a potem o... Gadaj! O tabletkach. Od tego zależy życie, Radka, rozumiesz, stary? Dlaczego to zrobiłeś? Bo mi na tobie zależy, rozumiesz? Ty tylko ciągle Radek i Radek. Mam tego dość. Ty jesteś chory! Nie jestem. Zostawiłaś mnie, a ja nadal cię kocham. Ewelina, ja powiem wszystko, tylko daj mi szansę. No to gadaj, no to mów, gnoju, co tu się dzieje? Spokojnie, co tu się dzieje? To Szczepan dosypał Radkowi. Radek nic nie wiedział, zrobili to razem, on i Zielonka. Szczepan, czy to prawda? No przyznaj się, Gienek. No nie widzisz, że to już stracone? Powiedz o wszystkim. No dobra. Jakie tam się akcje odwalają w tej szkole, ja w szoku. Naprawdę, to wszystko się wydarzy, wszystko. Boże, co za psychol, nie chcę go więcej widzieć. Przez niego Radek teraz leży w szpitalu i mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie. A do Szczepana nigdy więcej się nie odezwę. No Szczepan w ogóle ma totalny brak profitu, bo ta sytuacja właśnie się bardziej do siebie przybliży. Radek Florek po kilku dniach opuścił szpital. Ani on, ani Ewelina nie potrafią wybaczyć Szczepanowi, że podał mu na... Szczepan został ukarany naganą i zawieszeniem w prawach ucznia. Nadal przyjaźni się z Gienkiem, ale Ewelina nie chce go znać. Szczepan, wiesz co? O mało go nie zabiłeś. Odwal się od nas.
W dupie ma twoje przeprosiny, nie zbliża się do mnie, kretynie. Ale przynajmniej przeprosił, no. Ja w to nie wierzę. Licealistki z pierwszej D, Kasia Książek i Bożena Kulik mają obniżone oceny z zachowania. Usunęły z internetu zdjęcia z bezdomnymi, ale nie chcą stracić popularności w szkole. Szukają już pomysłu na założenie nowego, kontrowersyjnego bloga. Dodaję bloga o ułomnych kolegach w klasie. Ale myślę, że wymyślimy coś nowego, może lepszego. To już jest na pewno, nie? No. To dajcie info co jak. Dobra. Spoko, pa, pa. Pa. Do usłyszenia. Czemu to wygląda, jakby one miały happy ending? One się niczego nie nauczyły w ogóle, nie? To jest niesamowite. Im się po prostu upiekły, one mają takie, no i zajebiście, trzeba nowego vloga zrobić, nową maskotkę vloga znaleźć. No dobra, drodzy piękni ludzie, to na tyle, jeżeli chodzi o szkołę. Przyznam wam szczerze, że te odcinki, które wrzuca sam TVN na swój kanał TVN Series, ewidentnie są najgorsze, najlepsze, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Więc będę subskrybował kanał TVN. Będę subskrybował, ponieważ liczę na kolejne odcinki. Tylko skubani to dzielą na części, oni każą na siebie czekać. Wrzucają pierwszą część z trzech danego odcinka i potem przez kilka dni trzeba czekać na kolejny. A to akurat nieładnie, ja bym wolał, żeby wrzucali całe. No ale skubani mają chyba jakiś master plan, żeby to dzielić na części. U mnie nie. U mnie oglądacie już w całości. Ja się już nauczyłem, że wy lubicie jak najdłużej, więc tak właśnie robię. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Byliście super, fajnie się z wami współpracowało. Widzimy się już bardzo niedługo, bo jestem przecież regularnym twórcą Narucia Kalo. Ja wrzucam regularnie odcinki, więc do zobaczenia na kolejnym. Pa, pa.